ogry są jak cebula. Warstwy, cebula ma warstwy. Ogry mają warstwy. Cebula ma warstwy, dociera. Wiesz, ośle, czasem nie wszystko widać na pierwszy rzut oka. Jesteś piękna. Każdy z was jest kowalem swojego losu. A wiesz, co w tym wszystkim było najlepsze? Że mogłem się jeszcze raz w tobie od nowa zakochać. Ludzie widzą mnie i wrzeszczą: a, ogr, uciekać! Wielki, głupi, wstrętny potwór! Oceniają mnie, choć nic o mnie nie wiedzą. Widać, nie należy oceniać ludzi po pozorach. Oczywistego uroku i urody, kiedyś wiele ludzi uważało mnie za potwora. I przez dość długi czas nawet im wierzyłem. Ale przychodzi dzień, kiedy nie obchodzi cię już, co inni o tobie mówią, i wreszcie sam wiesz, kim jesteś. Mam rozumieć, że chcecie być źli do końca życia? Kiedyś jeden przyjaciel powiedział mi, że to, że inni traktują nas jak potwora, albo jak ogra, albo po prostu frajera, to nie znaczy, że nim jesteście. Bo najważniejsze jest to, co sami o sobie myślicie. Bo jeżeli naprawdę czegoś chcesz, albo naprawdę chciałbyś być kimś, to jedyna osoba, która może ci przeszkodzić, to ty. Co teraz robimy?